Witam wszystkich, dziś zaczniemy od żartu. Wiecie wszyscy, że dziecko jak się urodzi, dostaje klapsa. Żurom dostał trzy takie klapsy. Dlaczego? Pierwszy standardowo, żeby zaczął płakać. Drugi, żeby nie kłamał. Trzeci, żeby oddał zegarek lekarzowi, który zajebał. Zgłosił się też do mnie w komentarzach jeden gość, który twierdzi, że żurom mu pomógł. Możecie sobie o tym przeczytać, ale powiem. Chodziło o to, że chłopak wjechał do więzienia, spadło mu mydło pod prysznicem, miał się po nie schylić, ale żurom go wyręczył i uratował tym samym dupę chłopakowi. Brawo żurom, wreszcie coś dobrego. Żurom, słuchaj, wczoraj się ośmieszyłeś po raz kolejny. Ruszyłeś znowu na peję. Chłopie, ty mu nawet butów nie możesz pucować, kurwa. To jest gość, który z gówna doszedł do czegoś, a nie tak jak ty, kurwa, frajerze. Próbujesz się wybić na czyjejś krzywdzie, na farmazonie. Ten list, który wczoraj przeczytałeś, to jest, kurwa, parodia, nie? Może to ja ci go nawet wysłałem, kurwa, żeby zrobić z ciebie głupka, albo kto inny, bo tego nawet nie sprawdziłeś, nie? Ale chuj z tym. Ja chcę, bo wiem, że mnie oglądasz, chcę, żebyś wyjaśnił jedną rzecz. W lipcu twierdziłeś, że fundacji nie ma. Nie ma. A teraz znowu naciągasz ludzi na fundację. To jak to kłamco, kurwa, jest w końcu? Jest ta fundacja, czy jej nie ma? Weź się w końcu zastanów nad sobą. A, taka moja rada. Zmień ludzi od PR-u. Bo to, co robisz, to naprawdę dobrze o tobie nie świadczy. Słuchajcie, wracam z gali Fen z Ostródy. Czapka trochę brudna, ale to nic. Rozmawiałem z kilkoma gośćmi z Warszawy i oni twierdzą, że żurom w Warszawie też jest goniony. Jest goniony za to, co robi. No, jeżeli już w Warszawie cię żurom gonią, to wątpię, kurwa, że ty jeszcze coś możesz. Ty już nic nie możesz. A ta zagrywka ze stonogą, to mi się wydaje, że jest takie to chwytanie się brzytwy tonącego, bo wiesz, że będzie wpierdol, potem może zgonisz na stonogę, nie? Albo że stonoga zamknął ci kanał. Ja myślę, że to już są twoje ostatnie podrygi. Wam wszystkim życzę spokojnej niedzieli, miłego dnia. Do usłyszenia, hej!